Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. Troszkę intensywny, zrobiliśmy schematy, przesuwanie, dobra rozgrzewka, no i co, jutro sparing i fajnie byłoby zakończyć się na bus zwycięstwo. Good game, guys. Good game. Thank you. Thank you. Oh! Za nami 14 dzień zgrupowania UKS-u w SIDE. Tomek, jaki to był dzień dla Ciebie? Tak naprawdę rano klasycznie mieliśmy śniadanie, później trening i spotkaliśmy się później na obiedzie i tak naprawdę do kolacji mieliśmy już czas wolny, żeby odpocząć jeszcze, zregenerować się przed jutrzejszym spotkaniem. Mieliśmy dowolność, mogliśmy przejść się nad morze, odpocząć tutaj w hotelu czy na basenie. Tak jak powiedziałem, żeby naładować akumulatory na jutrzejsze spotkanie i żeby być po prostu wypoczętym na ten dzień. Zespół dzisiaj był podzielony na dwie grupy. Jedna grupa miała trening regeneracyjny na plaży, a druga, między innymi ty, była na boisku. Uważasz, że to był dobrze przepracowany jakby poranny trening przed tym sparingiem, który czeka nas jutro? Tak, wydaje mi się, że wykonaliśmy dobrą jednostkę treningową. Mieliśmy rozruch, gdzieś nacisk był po prostu położony na to, żeby jutro ta gra była płynna, żeby dobrze się poruszać i w ofensywie, i w defensywie, no i przede wszystkim, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie, żeby udało się na koniec grupowania wygrać i po prostu wracać w dobrych humorach do Polski. Ten podział nie był przypadkowy, bo właśnie trener Roland Thomas zapowiadał, że jedna grupa grała w środę, a druga grupa jakby dostanie szansę pokazania swoich umiejętności 90 minut przeciwko Baltice Kaliningrad. Zgadza się. Chłopaki wczoraj grali spotkanie. No i tak jak trener powiedział, w jutrzejszym meczu po prostu my dostaniemy szansę. Zostało to tak podzielone, żeby udało się wybiegać te 90 minut w spotkaniu, żeby złapać trochę tych minut i żeby zaadaptować organizm do takiego wysiłku. No i tak jak powiedziałem, gdzieś jutro liczymy na to, że po prostu uda nam się wygrać, zagrać dobre spotkanie, pokazać się z jak najlepszej strony i fajnie zakończyć ten obóz. Po południu sztab szkoleniowy zdecydował się dać Wam chwilę wolnego. Zgadza się. Odpoczywaliśmy, gdzieś zbieraliśmy siły. Też wiadomo, jest to końcówka obozu, też po prostu każdego dnia praktycznie dwa razy dziennie trenowaliśmy. To zmęczenie się nakładało. No ja nie przypominam sobie, żebym tak ciężko jeszcze pracował na którymkolwiek z obozów byłem. I wydaje mi się, że to w lidze później nam po prostu zaprocentuje, będzie nam łatwiej w spotkaniach i będziemy z tego czerpać same korzyści. Jak konkretnie Ty spędziłeś ten czas wolny?
Po obiedzie z 2 godzinki pospałem, bo czułem się po prostu już zmęczony, mówię, tym całym obozem, w pozytywnym oczywiście słowa tego znaczeniu, bo bardzo ciężko trenowaliśmy. Później z chłopakami spędziliśmy wspólnie czas do kolacji, no i tak naprawdę później mieliśmy odprawę i gdzieś ten dzień już się powoli kończył, więc po prostu resztę wieczoru spędzamy w pokojach. Jutro zapowiedziany sparing z Baltiką Kaliningrad, ale już podczas waszych rozmów słychać temat Legia, która już niedługo, bo już we wtorek. No zgadza się, jutro gramy ostatnią grę kontrolną tutaj w Turcji, a już za kilka dni gramy u siebie z Legią Warszawa. No mam nadzieję, że uda nam się przejść przez tą fazę rozgrywek do kolejnej i uda nam się po prostu pokonać Legię. Ja ze względu na zapis, bo jestem jeszcze zawodnikiem Legii, jestem tutaj wypożyczony, po prostu nie mogę pomóc chłopakom w tym spotkaniu, no ale będę z nimi, będę trzymał za nich kciuki i mam nadzieję, że będziemy grać w kolejnej rundzie. Jako zawodnik, który jest w ŁKS-ie, ale mimo wszystko jakoś jest związany z Legią Warszawa, powiedz, co czułeś podczas tego losowania? Pamiętam to, jak dziś siedziałem w domu z dziewczyną właśnie i oglądaliśmy losowanie i mówiłem do niej, że mam nadzieję tylko, że nie trafimy na Legię, bo no po prostu ten zapis mnie wyklucza z tego spotkania, a chciałem od pierwszego meczu na wiosnę po prostu już no, móc grać, tak, no bo gdzieś ten przepis blokuje to. No i tak naprawdę byliśmy wylosowani jako ostatni, więc jak zostały już 2 drużyny, to wiedziałem, że niestety w tym meczu nie uda mi się zagrać. No ale no, trudno, takie jest życie, to tutaj nie miałem na to żadnego wpływu, żeby w jakimś stopniu być na to zły, czy nie wiem, coś komuś zarzucać, bo to wiadomo nie tędy droga, ale no szkoda, że nie mogę zagrać w tym spotkaniu. No ale tak jak mówię, jestem teraz tutaj i będę trzymał za chłopaków kciuki i mam nadzieję, że uda nam się wygrać to spotkanie. Zostając jednak jeszcze w tematyce obozowej i tutaj będąc przy pobycie w Turcji, jesteś w pokoju z Kamilem Dankowskim i o tym pokoju już krążą legendy. Czy ja wiem, czy legendy? No po prostu gdzieś do nas chłopacy przeważnie schodzą do pokoju, fajnie spędzamy czas razem, ale wydaje mi się, że obóz to też jest właśnie taki czas, że jesteśmy tutaj ze sobą 24 na dobę i chodzi o to, żeby po prostu lepiej się zgrać, poznać, żeby te relacje poza boiskiem też były dobre, no bo uważam, że w piłce i przede wszystkim w drużynie, w cementowaniu tego wszystkiego jest to po prostu ważne, żeby jako ludzie też się ze sobą dogadywać poza boiskiem i wydaje mi się, że to jest dobry okres przepracowany z naszej strony i na boisku i poza nim, więc jak najbardziej na plus. No a tak jak mówię, no w naszym pokoju nie działy się jakieś dziwne rzeczy, po prostu spędzaliśmy czas razem i gdzieś, można powiedzieć, docieraliśmy się ze sobą. Dzisiaj odbyłeś ostatnią jednostkę treningową, jutro już jest sparring. Opowiedz nam dokładnie o tym, jak zaplanowane są te ostatni dzień obozu i sobota, czyli taki typowy dzień, który będzie po prostu podróżą. No tak naprawdę dzisiaj mieliśmy już ostatnią stricte jednostkę treningową poranną, druga część zespołu, która wczoraj grała, była właśnie na plaży na treningu takim regeneracyjnym. No i tak naprawdę dzisiaj całe popołudnie mieliśmy wolne, wieczorem kolacja, odprawa, no i jutro z samego rana standardowe śniadanie, 2-3 godzinki i później o 11 gramy mecz. No i później spotykamy się na obiedzie, dostaliśmy wolne też do godziny 19, bo jest to już taki ostatni dzień przed wyjazdem, żeby się na spokojnie popakować, te sprawy takie organizacyjne dopiąć. I w sobotę z samego rana, bodajże o 11, mamy już wylot z powrotem do Berlina. Stamtąd będziemy jechać do Łodzi, no i w godzinach 20-21 mamy się zameldować na stadionie. To było ostatnie podsumowanie dnia na obozie UKS-u w Sidę. Jutro będzie podsumowanie obozu z kapitanem całego zespołu Arkadiuszem Malarzem. No a dzisiaj dziękujemy Wam razem z Tomkiem Nawrotką. Dziękujemy. Do zobaczenia i oglądajcie nas.